Keto Wtorek, odcinek 58. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyjść z keto bez efektu jojo. Nieraz pytacie mnie o wychodzenie z ketozy, o to, jak długo powinniśmy być w ketozie, więc właśnie w odpowiedzi na te pytania przed wakacjami powstał ten film. I muszę Wam tylko powiedzieć, że mega się cieszę, że taka fantastyczna społeczność nam się tutaj stworzyła na YouTubie, że komentujecie, że udostępniacie, że rośniemy w siłę. I ja też dzięki temu Waszemu wsparciu mam ochotę tworzyć nowe rzeczy. Mam w planie trochę projektów właśnie, żeby jeszcze więcej tych wartościowych treści tutaj na YouTubie było. Także bardzo się cieszę i naprawdę staram się czytać każdy komentarz i na nie odpowiadać. Czasem jest tego dużo i czasem mam tak dużo pracy, że to trochę jakby odwleka się w czasie, ale bardzo się cieszę, że jesteście i nawet sami sobie w komentarzach doradzacie i polecacie różne materiały, także to naprawdę jest super. No, to ja już nie zwlekam, tylko przechodzimy do tematu. Jedna ważna rzecz, ustalmy, co to znaczy przytyć, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na początku ketoadaptacji najprawdopodobniej w parę dni schudłaś bądź schudłeś kilka kilogramów, bo tak naprawdę tracimy wodę z organizmu. Jeżeli pozbywamy się zapasów glikogenu, pozbywamy się też wody, więc jeżeli zaczniesz jeść węglowodany i wyjdziesz z ketozy, to węglowodany nie bez powodu się tak nazywają, tam w środku węglo jest wodany. Nie? Tej wody nabierzesz, więc nie wpadaj w panikę, jeżeli wychodzisz z ketozy, robisz tam wszystko to, co ja powiedziałam, licząc na to, że nie będzie efektu jojo i nagle 1,5 kg jest do przodu. O matko, jojo! Nie, to nie jest jojo, to jest po prostu naturalny, fizjologiczny stan rzeczy. Nabierasz wody, bo nabierasz glikogenu. Prawdopodobnie nie jest tak, że z rozmiaru 38 wejdziesz na rozmiar 40 przez te 1,5 kg, tylko po prostu mamy większe zapasy wody w naszym organizmie, tym samym nie musimy na przykład suplementować elektrolitów, więc to jest wszystko ok. Jak pewnie wiecie, ja nie przepadam za nazywaniem ketozy dietą odchudzającą, bo tak naprawdę właśnie po różnych dietach odchudzających zazwyczaj mamy efekt jojo. Natomiast jeżeli dobrze prowadzimy ketozę, to odchudzanie jest takim miłym efektem ubocznym stanu ketozy i efektu jojo tak naprawdę być później nie powinno. Dlaczego? Bo po pierwsze zazwyczaj się nie głodzimy. Ketoza to nie jest dieta, na której się je poniżej 1000 kilokalorii, a i tak się chudnie. Więc jeżeli się nie głodzimy, nie obniża się nasz metabolizm, hormony tam nam też po prostu nie lecą na łeb, na szyję, jesteśmy jakby zdrowi, odchudzamy się w sposób zdrowy i dzięki temu nie będzie tego efektu jojo, bo to wszystko idzie stabilnie w dół, reguluje nam się gospodarka hormonalna, a nawet nasz metabolizm często się podkręca jeszcze dodatkowo. Dlatego, jeżeli jesteś osobą zdrową, weszłaś na keto po to, żeby schudnąć i teraz z jakichkolwiek powodów chcesz wyjść z ketozy, są wakacje, nie wiem, nie chcesz już tak tego liczyć, chociaż na ketozie nie musisz wszystkiego liczyć, ale po prostu masz ochotę na jakiś inny model odżywiania, czy powrót do jakichś tam innych rzeczy, które bardziej Ci dawniej smakowały, może tak być, rzadko się to zdarza, ale może tak być, to nie powinnaś martwić się efektem jojo. Natomiast dam Ci dzisiaj w tym filmie kilka tipów na to, co zrobić, żeby się upewnić, żeby go nie było, bo na przykład doszukałam się jednego badania, oczywiście na myszach, kiedy myszy te jadły przez 8 tygodni jedzenie ketogeniczne, a potem była grupa też kontrolna, myszy, które jadły normalne myszowe jedzenie, i potem te ketogeniczne myszy wrzucono na to normalne jedzenie. Przez pierwszy tydzień miały one obniżony apetyt i wręcz jadły mniej, więc było wszystko w porządku. Natomiast na przestrzeni tych 8 tygodni te myszy zaczynały jeść coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Hormonalnie też im się te dobre rzeczy, które się zadziały w ketozie, zaczęły spadać. I niestety skończyło się to tak, że na końcu tych 8 tygodni eksketogeniczne myszy jadły jeszcze więcej niż normalne myszy, które w ketozie wcześniej nie były i tym sposobem zaczęły rzeczywiście nabierać tkanki tłuszczowej. Także to się pewnie może zdarzyć również w ludziach,
w ludziach. Natomiast co zrobić, żeby właśnie Ciebie to nie dotknęło? Po pierwsze, na jakiekolwiek rzucanie się na jedzenie po wyjściu z ketozy nie będzie dobre. Jeżeli Twoim zapotrzebowanie to jest na przykład 2000 kilokalorii, a będziesz wpieprzać nagle 5000, no to nie oszukujmy się, nieważne czy to była ketoza czy nie była, przytyjesz prędzej bądź później. Więc kaloryka jest na pewno ważna. Natomiast jeżeli są jeszcze jakieś problemy hormonalne, szczególnie związane z glukozą, z insuliną, z naszą gospodarką cukrową, to w ogóle nie polecam Ci powrót do diety wysokowęglowodanowej. Bo jeżeli dotyczyła Cię wcześniej insulinooporność, która po prostu się wyleczyła cudownie na ketozie, no po prostu jej nie ma, no bo ta insulina nam się nie podnosi, bo nie jemy węglowodanów, no to jeżeli nagle wejdziesz na high carb, to prawdopodobnie zaczniesz tyć, bo po prostu te problemy zdrowotne, te problemy hormonalne, które były przyczyną nabierania tkanki tłuszczowej, znowu się pojawią, bo dasz znowu przyczynę, czyli przejdziesz na wysokie węglowodany. Więc w tym wypadku, no nie polecam. Ale to nie jest tak, że nie możemy sobie zaplanować, że rzeczywiście no, z tej ketozy wychodzimy. Jeżeli będzie to low carb, jeżeli po prostu nie wrócisz do jedzenia syfu albo po prostu nie zaczniesz jeść syfu, to prawdopodobnie nic się nie stanie. To, co warto zastosować, to okno żywieniowe. Czyli nadal, jeżeli podczas ketozy prowadziłaś okno żywieniowe, to nadal z tego korzystać, bo to rzeczywiście pomaga nam uszczuplić zapasy glikogenu przez ten czas niejedzenia. Czyli na przykład przechodzisz na wyższe węglowodany, ale jednak jesz przez 8 godzin dziennie, chociaż kilka dni w tygodniu. Kolejna rzecz, ja jestem zwolenniczką jedzenia węglowodanów raczej na wieczór. Dlatego, że rano mamy najwyższe poziomy insuliny, glukozy, kortyzolu i naprawdę te hormony nie współgrają zbyt dobrze z wysokowęglowodanowym posiłkiem. Dlatego jeżeli możesz, to zjedz takie białkowo-tłuszczowe śniadanie, które da Ci energię na cały dzień, a węglowodany dołóż sobie wieczorem. Mniej więcej tak bezpiecznie, jeżeli rzeczywiście tak delikatnie chcesz przejść tą fazę wyjścia z ketozy, daj sobie około 2 tygodnie na to, żeby zwiększać stopniowo węglowodany. Przez pierwsze dni dodaj sobie po prostu wieczorem węglowodany do kolacji. I następnego dnia rano możesz sobie też sprawdzić, na jakim poziomie jest Twoja glukoza. Tutaj nie musisz mierzyć ciał ketonowych, bo prawdopodobnie zaraz już ich nie będzie, ale zmierz sobie glukozę. Tak samo możesz zmierzyć sobie glukozę na 2 godziny po posiłku. Jeżeli po 2 godzinach od zjedzenia posiłku Twoja glukoza będzie dużo wyższa niż przed tym posiłkiem, no to znaczy, że trochę sobie Twój organizm nie radzi z taką ilością węglowodanów i po prostu musisz robić to bardziej stopniowo, albo może w ogóle duża ilość węglowodanów nie jest dla Ciebie dobra. Jeżeli przez te kilka dni dodajesz sobie na przykład węglowodany do kolacji, to później możesz spróbować do kolejnego posiłku dodać te węglowodany i po prostu obserwować swoje objawy. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, to wybierać węglowodany, które będą miały w sobie dużo błonnika. Dlaczego? No bo błonnik spowalnia trawienie, czyli spowalnia ten wyrzut cukru, jaki następuje, wyrzut glukozy, wyrzut insuliny, jaki następuje po zjedzeniu węglowodanów. Dlatego też wybieraj te produkty, które tego błonnika mają więcej. Co to będzie? Oczywiście oprócz warzyw, które również jemy na ketozie, to z takich nie keto produktów będą to zboża. Ja polecam Ci nie jeść glutenu i raczej wybierać te produkty bezglutenowe i zboża bezglutenowe, typu kasza gryczana, kasza jaglana, komosa ryżowa czy ryż i też patrzeć, jak na nie reagujesz, bo jeżeli przez dłuższy czas nie jadłaś glutenu, to prawdopodobnie nie będziesz się po nim czuć dobrze, a ja w ogóle uważam, że gluten nie jest czymś, co powinno stanowić podstawę zdrowej diety i lepiej jest sięgać po inne produkty. Więc produkty zbożowe, szczególnie moim zdaniem te bezglutenowe. Druga rzecz to są strączki. I teraz strączki mają dużo, stosunkowo dużo błonnika. Natomiast kolejna rzecz, pytanie, jak się po tych strączkach będziesz czuć. Bo być może wrócą Ci gazy, wzdęcia i po prostu cała ta gra nie jest warta świeczki. Natomiast to są na pewno produkty bogate w błonnik. Owoce również są bogate w błonnik. Tylko pamiętajmy, że pomarańcza
to nie równa się sok pomarańczowy i nawet 5 pomarańczy, jak niektóre grafiki czasem pokazują, nie równa się jedna szklanka soku pomarańczowego, bo wywaliliśmy do śmietnika błonnik, który miał sprawić, że ten węglowodany nie wpłynął na nas tak, jakbyśmy po prostu dostali w twarz nimi, bo tak szybko te wszystkie procesy zajdą. Więc wybieraj owoce w całości, a nie wyciskaj z nich soków. Kolejna rzecz to jest łączenie węglowodanów i tłuszczów. I to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, czyli ten standardowy Snickers, gdzie mamy dużo tłuszczu i dużo węglowodanów, czyli ciasto, w którym mamy dużo tłuszczu, na przykład z margaryny i też dużo węglowodanów. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić i to w ogóle naturalnie w przyrodzie nigdzie nie występuje. Nie ma produktów niewytworzonych przez człowieka, które miałyby w składzie dużo węglowodanów i dużo tłuszczu. Tego się po prostu nie robi. Jedyna w ogóle taka naturalna czynność, kiedy jakieś stworzenie wybiera jedzenie w tym samym posiłku węglowodanów i tłuszczu, to jest, wiecie kto? To jest niedźwiedź, który szykuje się do zimowego snu. Niedźwiedź je wtedy tłuste ryby i objada się jagodami. Po co to robi? Żeby nabrać tkanki tłuszczowej, bo to jest po prostu pierwsze wskazanie do tego, żeby właśnie tego tłuszczyku nabrać. Jemu akurat na tym zależy, bo on potem nie będzie jadł przez kilka najbliższych miesięcy, no ale Ty raczej przez kilka najbliższych miesięcy właśnie będziesz jeść, więc raczej nie przenoś fat bombsów, bo lubisz, nie wiem, na przykład śmietanę, teraz tłustą śmietanę, posmakować tłusta śmietana, to, ale teraz przejdziesz na wysokie węglowodany, więc do tej tłustej śmietany dodasz po prostu jakieś ciacho, albo dodasz po prostu całą masę jakichś owoców i innych rzeczy, no raczej tego nie robimy, już lepiej zjeść same węglowodany, jeżeli one są przetworzone, niż jeszcze dodatkowo doładować sobie tłuszcz. I moi drodzy, to nie jest tak, że jak jesteśmy w ketozie, to jesteśmy po jasnej stronie mocy, a jak z niej wyjdziemy, to jesteśmy po ciemnej. To nie są gwiezdne wojny, tylko chodzi tutaj o to, że jeżeli zastosujemy poprawnie, przeprowadzimy ketoadaptację, to zwiększamy naszą elastyczność metaboliczną i nasz organizm potrafi czerpać energię i z tłuszczu, i z węglowodanów. I w tym momencie tak naprawdę ketozę, jak i węglozę i różne inne rzeczy możemy traktować jak takie narzędzia, które, z których możemy korzystać w danym momencie, bo akurat ich potrzebujemy. To tak jak jesteś hydraulikiem i masz swoją skrzyneczkę z narzędziami i po prostu idziesz naprawiać kran, otwierasz tą skrzyneczkę i wyciągasz to, co akurat potrzebujesz, żeby rozwiązać dany problem. I tak samo możemy traktować stan ketozy, stan węglozy i różne inne stany, stan postu, intermittent fasting. To wszystko są rzeczy, z których po prostu możemy korzystać, nie obwiniając się o, że o teraz akurat są wakacje i wypadłam z keto. Nie! Możesz na przykład, jeżeli ten styl żywienia Ci odpowiada, jeżeli chcesz jeść rzadziej, to po prostu być na takim low carbie. Ale jeżeli od czasu do czasu zjesz, będąc na wakacjach z dziećmi, lody, czy będziesz jeść owoce w sezonie, to naprawdę nic się nie dzieje. Jedziesz na wesele i po prostu na tym weselu po prostu bawisz się, śpiewasz, jesz i pijesz, się nie przejmujesz i to jest okej. Właśnie dzięki temu, że masz różne narzędzia, z których możesz korzystać i możesz to robić świadomie, to jakby nie ma problemu. Zazwyczaj wszystko jest w porządku. Owszem, jeżeli dochodzą do tego jakieś choroby, no to wtedy trzeba o to po prostu bardziej dbać. Natomiast na pewno im większą mamy elastyczność metaboliczną, tym lepiej. No i kolejna rzecz to nawyki. Jeżeli ketoza pomogła Ci wykształcić w sobie zdrowe nawyki, nawyk tego, żeby nie zajadać emocji, nawyk tego, żeby nie podjadać co chwilę, nawyk tego, żeby nauczyć się właśnie nie jeść, nauczyć się pościć, poczuć, co to znaczy mieć pusty żołądek, przestać ciągle mieć huśtawki nastrojów i huśtawki tym samym leptyny, greliny, glukozy i insuliny w swoim organizmie. Jeżeli jakby te zdrowe nawyki wykształciłaś u siebie dzięki ketozie, to po prostu wychodząc z niej, przypilnuj tego, żeby te dobre nawyki z Tobą zostały. I to jest klucz sukcesu, bo są osoby, które nie są w ketozie, ale są zdrowe, dbają o siebie i wszystko jest w porządku. Tylko właśnie to jest kwestia wyrobienia tych dobrych nawyków, w czym moim zdaniem ketoza naprawdę bardzo pomaga. Więc jeżeli te dobre nawyki z Tobą zostaną, to nie musisz się niczym przejmować. Ale jeżeli masz gorszy
dzień masz okres i po prostu chcesz zjeść tabliczkę czekolady albo zjeść ten litr lodów, to też nie myśl, że jesteś najgorszym człowiekiem na świecie i w ogóle jesteś beznadziejna, bo zjadłaś ten litr lodów, bo taki dzień też każdemu się zdarza i po prostu czasem jest nam potrzebny i nie ma co tak spinać dupy, to się wytnie. Także mam nadzieję, że temat tego, jak wyjść z keto bez efektu jojo i bez wyrzutów sumienia, mamy już ogarnięty. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!